Nowy dzień, po nocy, nowe pomysły. Człowiek zmęczony i zaczęło się. Bo noszę torbę też z pracy przy sobie i mam i zaczynam mieszać powoli narzędzia, które używam na co dzień w pracy, z narzędziami, które mogą zostać w garażu. Dobra, co mi się przyśniło? Przyśniło mi się to, że rezygnuję z tych obejm. Bo jakąbym obejmę nie skonstruował, to obejma sama w sobie nazwa mówi obejmuje i zaciska. Przyśniło mi się to, czego nie chciałem wcześniej robić, ale przypomniało mi się, że mam klej na gorąco, więc tu sobie zgraduję papierkiem ściernym, to zgraduję, oczyszczę i mam plan, żeby zakleić klejem na gorąco tutaj, tylko trzeba go mocno rozgrzać. Z góry i z dołu, bo z boku tutaj nie mogę zaklejać, bo tu jest ten otworek. Jak klej tutaj wpadnie, to zablokuje wszystko. Więc tylko z góry tutaj klej i z dołu i nic nie mam do stracenia, bo klej na gorąco, wbrew pozorom, później dość łatwo usunąć, a może będzie trzymał. Nie wiem, czy to już mój wiek, czy coś, ale po prostu lenistwo mi ogarnęło i założyłem szczotkę na szlifierkę i po prostu szczotką to zrysuję, zeszczotkuję, mam nadzieję, że będzie trzymało. Nie chce mi się papieru szukać ściernego. Klasyczny, nawet nie pamiętam, jaka to będzie pałka z tym klejem, czy twardy, czy nie. Taka w miarę elastyczna teraz jest. Najważniejsza dla mnie zasada jest taka, żeby mocno bardzo rozgrzać, żeby to aż woda była i wtedy on będzie fajnie penetrował i trzymał, bo jak za słabo nagrzejemy, to będzie tak jak spawanie, smarkanie po prostu tym klejem. Już go rozgrzewam i odtłuszczam nasze elementy. Widać tutaj, jak to zostało zgradowane, rysy. Jest dobrze, będzie miał się czego trzymać klej. Odtłuszczone, odparowało. Trójkątem do góry. Aj, tyle, noga. Było odtłuszczone. Tak, tak, jeszcze odtłuszczę. Bo mi upadł. Dobra, niech sobie odparuje. Mam pistolet. Nie zawaham go się użyć. Troszeczkę tutaj też od przodu dam. Delikatnie. Żeby go wciągnęło. Tak. Wciągnęło. I teraz tutaj docisnę. I ładujemy klejem. Dobrze jest rozgrzany. O, po bokach nie mogę dać. Od dołu. Od dołu mogę dać. Ale czuję, że może mi to spływać. Od razu dam końcówkę. Tak. Ok, ten przycisk to jest jedna z zachcianek. Można powiedzieć, że jest. Brzydko to wygląda, ale będzie schowane. To tak to miało nie być, ale jest. Dobra, powiedzmy, że jest. Ale nie polecam w ogóle tego przycisku. Gdybym to wiedział wcześniej, to bym w ogóle go się nie zabierał za to, ponieważ zobaczcie. Jak tu cienia nie zrobić dla tej kamery. Trzeba bardzo delikatnie go naciskać z wyczuciem. Czujesz? Zrobił klik i odpuszczamy. Jeżeli wciśniemy go do końca głęboko, słyszymy dwa kliki, odpuszczamy, on nie trzyma. Czyli jeżeli chcemy go, może to dobrze, niedobrze, nie wiem, może ktoś to przewidział, że tak to działa. Bo jeżeli wciśniemy na szybko jadąc, to on nam nie załapał. Nie łapie. Odbija. Trzeba z wyczuciem plik wcisnąć i wtedy łapie i spuszczamy go.
Znaczy lepiej, jak jeżeli można go spuścić, żeby nam się nie zablokował na awaryjnych. Ale żeby włączyć awaryjne, to trzeba tak z precyzją, delikatnie, bo jak za mocno dociśniemy, to te zapadki przeskakują. Trzeba tylko zrobić delikatnie klik. Nie za każdym razem to łapie ty klik. Właśnie w WD-40 dałem, żeby poprawić działanie tego przycisku. Więc no, nie wróży to nic dobrego, ale idę dalej w to. Widzieliście? Tak za mocno. Ale idę dalej w tym kierunku, jeżeli chodzi o ten przycisk. Jeżeli będzie mnie drażnić, to po prostu zamontuję dodatkowo zwykły hebel. Ale chciałem mieć na przycisku z trójkątem, a nie od razu hebel. Musi być tak, bo jak będę jechał za kierownicy i będę chciał przycisnąć, to w rękawiczkach mogę nie mieć takiej wyczucia. A po co mi to jest, jeżdżąc tutaj we Francji? Bo większość skuterów, motocykli po prostu uruchamia awaryjne i jedzie pomiędzy samochodami. Albo żeby komuś podziękować, no to wtedy można palcem przytrzymać chwilę i mignie. I wyskakuje tak włączone. Nie wiem, wyjdzie w praktyce, będę obserwował. Natomiast nie jest to tak, jak bym chciał, żeby to było. Licznik mam, światła mam, awaryjne teoretycznie też mam. I teraz rozważam nad heblami, czy dać te heble na tej linii dwa obok siebie, tak aby rękawicą można było swobodnie tutaj to operować. Mniej więcej tak. Mam jeszcze trzeci, mógłbym dorzucić, tylko nie mam pomysłu na trzeci. Pierwszy skrajny z brzegu to bym zrobił do świateł, drugi do wentylatora chłodnicy. No i na tą chwilę tylko to mnie interesuje. Zawsze można dorzucić, o ile będzie miejsce na instalację elektryczną, ale mogę to dać też jeden pod drugim. No to już będzie uciążliwe, żeby przyłączać rękę. To już chyba sobie odpowiedziałem na to pytanie, że chyba dam w ten sposób. Tutaj obok i będzie miejsce, żeby rękawicą, lewą ręką pstryknąć jeden hebel, drugi albo awaryjny. A tutaj myślę tak, dać gniazdo ładowania USB i gniazdo zapalniczki i zostaje przestrzeń jeszcze nie zagospodarowana na środku, gdzie nie ma za bardzo jak co zamontować, bo idzie wieżyczka w środku, cały stelaż. Więc za bardzo nie ma tutaj jak wiercić jakichś elementów, które potrzebują zajmować przestrzeń z tyłu panelu. Może być coś na tymkowe, na powierzchniowe. Albo mocowanie na telefon gdzieś tutaj przykręcić w jakimś systemie, żeby sobie go ewentualnie włożyć tu. I w związku z tym, żebym chciał włączyć telefon, to może mi wadzić, bruździć tutaj ten hebel. Tutaj gniazdo zapalniczki, tu hebel. No chyba, że będzie on wtedy telefon wyciągnięty. A tu znowu będzie mi gorzej to przyłączać. Musiałbym dać skrajnie. Nie w linii, jakoś tak. Jakoś tak musiałbym dać. Muszę pomyśleć. Też sporo miejsca bardzo zabiera samo gniazdo ładowania. Jedno, gniazdo USB, gniazdo zapalniczki drugie. Już mamy tutaj dwa takie i zostaje właśnie placek na środku do wykorzystania. Też małe pomiary, bo chyba serce wybiera w ten sposób. Jeden obok drugiego. Bardziej mi to jakoś pasuje z perspektywy siedzącej. Wtedy pstryk, pstryk. Tutaj dwa guziczki niż jeden pod drugim. I teraz pomiary, żeby znowu nie zrobić głupoty. Czy w środku, zgodnie z tą linią, jeżeli dam, po prostu z tyłu mi się to wszystko zmieści, czy nie będzie o nic wadziło. O, i też wysokość tego hebla. Jak daleko on sięga. Jest dość spory. Obrysowuję miejsca, gdzie nie można niczego dawać, mniej więcej, bo tu są kątowniki, suporty
podtrzymujący, więc tutaj nie mogę się wiercać z niczym w tym miejscu. No i po środku też, po środku to jest dosłownie tu i tu. Tu nie mogę się wiercać. I teraz chcę wymierzyć tak, aby te dwa gniazda umieścić możliwie, może w ten sposób, możliwie, żeby nie zahaczyć o suport, żeby nie zahaczyć też o krawędź. Tylko też jest różnica grubości i też będę miał problem, aby nakrętkę idealnie dokręcić, docisnąć. I to chyba decyzja została podjęta. Tak, ładowarka USB pójdzie tu, gniazdo zapalniczki pójdzie tu. Jeżeli dobrze sobie policzyłem odległość 8 cm od krawędzi jednej do krawędzi dolnej, to teoretycznie te gumki nie powinny o siebie wadzić, o ten do otwierania. Zobaczymy. Otworzę jedną. Zobaczymy. Teoretycznie tak. I tak. I powinno tak to wyglądać. Tu powinienem się zmieścić. Tu jest dobrze. Tu też powinienem się zmieścić w tym zarysie. Tu idą dwa heble. Ostatnie upewnienie się, czy tutaj wystarczy, czy nie będzie mi tutaj wadził od środka w to albo w tamtą. Wydaje się, że nie, że te heble powinny się zmieścić tutaj obok siebie. To jest fajnie, a tu wyjdzie w praniu. Test, ale oczywiście nie wejdzie, bo jest 12 mm, więc trzeba frezować. Test. Wchodzi. Nie wchodzi. Voilà. Wklejamy i sprawdzamy, co nam tutaj się odjadnie podliło, ile mamy, ile nam to wystaje. No, wystaje tyle, że może nie będę musiał dawać z dołu kontry. Zaraz zobaczymy, czy trzeba dawać. Chyba trzeba dawać. Ok, sytuacja wygląda tak. Tu założyłem i się zastanawiam, czy dawać tu blaszkę on-off. A tylko z tego powodu, że ona średnio wygląda, ale jeżeli nakręcimy naszą nakrętkę z kapturkiem, to my tego on-off średnio widzimy, tak mi się wydaje. Jak to widać. Tutaj też mam taką zagwozdkę, bo dałem tą nakrętkę, przepraszam, aby to się zapierało. I jak wkładam, to grubość panela zostawia nam tylko przestrzeń na nakręcenie tego. I też, ojejku, też dam klej do gwintów odrobinkę, żeby to przykręcić. Tylko założę blaszkę. Odrobina kleju do gwintów, a mi się to wszystko rusza. Dobra, sasufi, czy się wystarczy. Gumka nasza. Chodź na miejsce. Tak. Tak. Chodź na miejsce. Jest trochę kleju. Z
zabezpieczenie. Dużo nie da, ale może trochę. Miejmy nadzieję, że coś to nam pomoże. Jednego, drugiego jeszcze też. Nie ma na co czekać, pora wiercić. Tylko tu będzie gorzej, bo mam otwornicę 29 mm i boję się, że otwornica mi sporo tutaj nabałagani w tym laminacie. Będę też na lewych obrotach próbował. Robię dziurki piloty, prowadnice. No i módlmy się wszyscy, żeby było dobrze. Otwornica jest 29, sporo. Drugą mam 25, to trochę za mało. Tutaj jest 28. No i tu jest, ma ten problem, że tu mam 29, no 28, więc niby wejdzie, tylko nie chcę, żeby mi to rozwaliło za mocno ta otwornica. Stanowczo na lewych obrotach oczyściłem zęby z tej otwornicy. Czyń swoją powinność. W miarę ładnie. Fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Pamiętajcie na lewych obrotach wiercić w tych laminatach. Jeszcze sobie delikatnie objadę papierkiem ściernym. Jeszcze tylko druga. Mamy to. Mamy to. Najgorszy w tych laminatach to jest ten tył. Powinno się w masce takie prace wykonywać. Do własnego zdrowia. Ta strona wyszła ładna, drugą trochę wyszarpało. Nie jest aż tak źle. Trochę wyszarpało, ale... Teraz to sobie papierkiem ściernym przetrę. Powinienem wykręcać lampy za każdym razem, żeby ich nie syfić. Ale lenistwo. Ściernym w ten sposób. Tylko żeby zgradować, zebrać to, żeby się nie strzępiło od środka włókno. Super, bałem się, że to poszarpie na boki. Ale lewe obroty. Mamy fajnie. Z tej strony też można to zeszlifować w ten sposób. I taśma malarska dużo zabezpiecza. Naprawdę fajnie to wychodzi. No to nadszedł ten czas, aby pasować. Gniazdo zapalniczki stare z odzysku. Ale stare, ale jare, jak to mówią. Będzie tak sobie siedziało tutaj. I nowe, jeszcze nie testowałem w ogóle tego. O, to co mówiłem, to co mierzyłem, no trochę jest luz, ale możemy to sobie otworzyć. To sobie otworzyć i zamknąć i tu nam nie wadzi. Mogę odklejać już cały panel, bo wszystko mam wytrasowane, wywiercone na tą chwilę. Może coś kiedyś dojdzie więcej. Przemyć to z tego kleju i montować kolejne elementy na gotowo. Ta-dam! Tak wygląda. Jeszcze odkręcę śruby, wyciągnę te papiery i podłożę tutaj jakiś kawałek gumy, żeby nie było takiego rezonansu. Resztki taśmy. Voilà. Mamy to. Mamy panel w ten sposób od drugiej strony. I tutaj, tutaj muszę coś położyć. Nie wiem właśnie, czy kawałek gumy, czy coś tutaj trzeba zrobić. Albo wywiercić dziurkę,
i nagwintować, położyć kawałek gumki i trzecią wtedy śrubkę tutaj przymocować, bo na tych się trzyma, ale no ale tutaj nam to wszystko zaczyna wibrować. Czyszczę tutaj otwory w lampie, bo tu są dwa otwory. Może to jest do odpowietrzenia lampy, ale na razie zakleję to klejem na gorąco, tylko dlatego, żeby tam się nic nie sypało, bo mi się to trochę nie podoba w tym miejscu, bo gdy zacznie, gdzie jest pałka, gdy zacznie padać, czy przy myciu, czy przy czymkolwiek, to po prostu może tutaj zaciekać, a tego nie chcemy. Zakleję delikatnie. Nic nie będzie wpadało, a w razie potrzeby to wystarczy tylko pociągnąć, to się odklei. Voilà. Niech tak zostanie. Ok, pora zamocować nasze gniazda. Taki nakrętka. Nie wiem, czy nie będę zabezpieczał klejem na gorąco tej nakrętki tutaj. Dlaczego? Bo nie jest płaskie, nie ma płaszczyzny. Co, mocujemy nasz Voyager. A. Tutaj dam odrobinę, dosłownie tylko kapkę tego kleju do gwintu. I panel gotowy. Zostało tylko delikatnie przemyć, odtłuścić i przemyć panel. Można uznać, że chwilowo prace z usprzętem zostały, co tutaj jest brudne, z usprzętem zostały zrobione, a teraz zacznie się po prostu robienie instalacji. Więc na dzisiaj to już koniec zabawy. Zapraszam niebawem. Dobra. Standardowo spadam do domu. Dlaczego? Bo jest godzina 20:30-29. To fajnie sobie działa. A zaraz sprawdzę, czy to jest ta godzina, bo nie wiem, czy zmieniałem na czas zimowy. Chyba nie. Ale tak. Mamy tutaj pstryczki. Mamy ten felerny awaryjny. Tak. Mamy ze ładowania i mamy wolną przestrzeń. Nawet fajnie to wygląda. Z wolną przestrzenią zawsze można coś będzie tutaj domontować. Teraz tak się przysiadam i powiem wam, że za kierownicą to zupełnie wydaje się inny motocykl. Na pewno jeździć będzie tak samo. Ale właśnie już kierownica też sprawiła to, że się inaczej jeździ. I teraz fajne jest to, że to zupełnie inaczej wygląda, co innego jest. Trzeba będzie się przyzwyczaić, zestroić. Fajnie. Jak się szybko człowiek przyzwyczaja, 18 stopni ten pokazuje, a tutaj mamy 17,8, więc teoretycznie to samo. Mam nadzieję. Dawno u fryzjera nie byłem, ale pójdę później. No fajnie, fajnie, fajnie to zaczyna już wyglądać, tak troszeczkę czysto, ale dopiero właśnie teraz się zacznie to się zacznie, to niebawem, żeby poprzerabiać i wtedy sprawdzić i wtedy mówię, sprawdzam, czy to wszystko elektrycznie chodzi, czy maszyna odpala. Jeżeli to mi się uda uporać,
samą elektrykę podstawową, czyli po prostu przerobienie przekaźników, włącznika pod wentylator, ogarnięcie dodatkowego zasilania, gniazda ładowania USB, gniazda ładowania 12V i wszystkie wskaźniki tutaj te dorobione. Jeżeli to będzie działało wszystko, to następnym etapem będzie dorabianie czujnika temperatury, mocowanie, szukanie rozwiązania, dorabianie czujnika prędkości, czyli co mnie nie potrzebuje, ale wolę mieć prędkość z koła, bo też ten wskaźnik, licznik umożliwia pozyskanie prędkości z satelitarnej, z GPS-u, ale jeżeli zgubimy zasięg GPS-u, to nie będziemy mieli też prędkości, albo wjedziemy do tunelu, czy tak jak jeżdżę gdzieś po górach, więc zostało jeszcze sporo do zmodzenia. I dopiero później, na koniec, będzie zabawa z malowaniem. Tak mi się wydaje, że trzeba będzie ogarnąć jakoś zbiornik i owiewkę, co najmniej dwa elementy, boczki też, czyli praktycznie wszystko, bo nie zgrywa się to dokładnie i będzie widać trasę przejściową. Powiedz mi o tym, co myślisz na tym etapie, bo ja nie myślę, już nic, jest późno, ale tak jak widać na bieżąco, pewną ideę mam w głowie, co bym chciał mniej więcej zrobić. Rzeczywistość mówi, sprawdzam i wychodzi co innego, i na bieżąco dopasowywanie, jak to wszystko na przykład w tym panelu rozmieścić, żeby to było możliwe do uzyskania i żeby wykorzystać ten panel, przestrzeń, to wszystko, więc tak jak widać, trzy wieczory spędziłem po pracy, żeby przykręcić tylko i wyłącznie, wytrasować co? Dwa przełączniki, pstryczek trzeci do awaryjnego, dwa gniazda, światełka kontrolne i wskaźnik. Niby można by było to z rozpędu zrobić w 2 godziny, ale właśnie ta przyjemność jest w tym, żeby sprawdzać to, co się wyobraża, czy da się to zrobić, mierzyć, sprawdzać. No, ja dzisiaj jestem zadowolony z tego, więc mogę jechać, brać prysznic i zobaczyć może Netflix. Żartuję. I będę montował materiał. Tak. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.